Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy model Scania S730 Highline 4x2. To będzie taki bardziej poradnik dla początkujących. Przypomnienie, co potrzeba, jak robimy podczas budowy ciężarówki. Używam kleju firmy Tamiya Extratin. Jest to jeden z lepszych klejów, tak naprawdę. Do tego oczywiście potrzebne będą gąbki ścierne o różnej degradacji. One posłużą nam do starcia jakichś tam nadlewek innego typu elementów. Tążki do wycinania. Pęsety do zamocowania mniejszych elementów. Oraz skalpel. I do tego nam jeszcze posłużą oczywiście takie oto wiertełko razem z wiertłami różnego typu. Tak naprawdę to są wiertła od 0,3 do 1,5 mm, aby wykonać potrzebne otwory. Na początku oczywiście spojrzymy w instrukcję obsługi, co mamy do zrobienia. Na pierwszy rzut idzie tak naprawdę budowa całej ramy. Są to elementy z ramki tak naprawdę A oraz B. I tak naprawdę musimy sobie te ramki przeszykować. Tak samo zaczniemy później tylny most robić i to będzie już ramka F. A, widzę ramkę A, widzę ramkę F. Dobrze, najpierw zacznijmy od przeszykowania sobie ramek. Naszego pięknego jakże pudełka musimy powyciągać to, co jest nam najbardziej potrzebne. To jest ramka, jeszcze jedna. To jest ramka A. A to jest ramka B. I tak naprawdę będziemy bazować na tych dwóch rameczkach. Na swoją instrukcję muszę przełożyć w inne miejsce. Dobrze, zaczynamy tak naprawdę od powycinania potrzebnych nam elementów. Jest to oczywiście rama, czyli te dwa elementy.
Musimy je wyciąć. Dokładnie w ten sposób działamy z elementami. Mamy tu jeszcze jedną taką karteczkę fajną. Ta karteczka nam obrazuje elementy, z których mamy coś nawiercić, coś wyciąć. Wiertło, wiertareczka składa się tak naprawdę z kilku sekcji. Po rozkręceniu możemy sobie wyjąć i różnego typu średnice wiertła możemy zamontować. Tak samo w głowni mamy schowek na kolejne. Z drugiej strony, czyli od wewnętrznej strony, mamy zaznaczone tak naprawdę otwory i po prostu musimy je nawiercić.
kolejnym punktem jest budowa tylniego mostu oraz poduszki. Tak więc zaczynamy kolejny etap. Trzeba to najpierw powycinać, a następnie przygotować elementy do sklejenia. Tu potrzebujemy ramek A tak naprawdę oraz ramki F. A nie, przepraszam, F to będą te elementy. Dobra. I wszystko jasne. Zabieramy się do działania.